zamiast ty. W rolach głównych. Film z serii Stellina, odcinek 60. Scenariusz. Reżyseria. Nie jestem już w wieku, by na nowo rozpoczynać życie bez twojej pomocy. Jesteś moim mężem. Jeśli teraz wyrzucisz mnie z domu, moja egzystencja będzie praktycznie skończona. I co z tego? To twoja kara. Cierp tak, jak ja cierpiałem, opuszczając Rosę. Ona z całym swoim niskim pochodzeniem była tysiąc razy lepsza od ciebie, a ja ją odrzuciłem. I nie uznałem Stelliny, żeby dać miłość twojej córce. Nie mów tak. A ty, Marcello, kiedy przyprowadziłem ją do tego domu, nie chciałaś jej zaakceptować. Chciałaś wyrzucić na bruk moją prawdziwą córkę, moją jedyną córkę. Proszę cię, przestań. Miałaś odwagę traktować ją jak twoją służącą, kiedy w rzeczywistości ona była panią domu. Błagam cię, jesteś okrutny. Wybacz mi, teraz rozumiem, że źle postępowałam. To by było zbyt wygodne. Nigdy cię nie wybaczę, Marcello. Odejdziecie stąd jeszcze dzisiaj. Proszę cię, pomyśl o skandalu, który na pewno nie obchodzi mnie żaden skandal. Zasługujesz na ten wstyd. Posłuchaj, błagam cię na kolanach, jeśli nie chcesz zrobić tego dla mnie, ponieważ nie masz dla mnie współczucia, zrób to chociaż dla Alessandry. Ona nie ma z tym nic wspólnego. Dlaczego nie zabierzesz jej do domu Alvaro, który jest jej prawdziwym ojcem? Właśnie dlatego nie zadzwoniłem do ciebie dziś rano. Wszędzie szukałem rozpaczliwie Stelliny, a kiedy ją znalazłem, to możesz sobie wyobrazić. Gratulacje, mój drogi. Teraz możesz nareszcie ułożyć swoje życie i być szczęśliwy. Niestety. Ona nie chce być ze mną, chociaż jest tak bezbronna i opuszczona. Ale nie zamierza zaakceptować mojej protekcji. Wydaje mi się taka delikatna, jak zalękniona dziewczynka. Stellina nie jest taka, jak myślisz. Jest silną i odważną dziewczyną. Należy do tych osób, które potrafią walczyć. Nie mogę się zgodzić, żeby pracowała, jasne? A do tego jeszcze się uczy. To szaleństwo. To, co mnie najbardziej martwi, to to, że tak się zachorowuje. Kobieta w ciąży powinna na siebie uważać. Daj spokój. Nawet lekarze doradzają ćwiczenia fizyczne w czasie ciąży. Ale w tym przypadku jest inaczej. Potrzebuje odpowiedniego pożywienia. Pierwsze miesiące są bardzo ważne, bo dziecko się rozwija. A czy już coś widać? Słucham? No, chciałem powiedzieć, czy... Tak, ale niewiele. Jest piękniejsza niż przedtem. No, jesteś bardzo zakochany. Do szaleństwa. Nie wiem, jak cię wyjaśnić uczucie, jakie w stosunku do niej odczuwam. Kiedy dowiedziałem się, że nosi w sobie moje dziecko, dziecko, które jest częścią mnie, to takie piękne uczucie. I tak gorzkie zarazem, ponieważ nie mogę dać jej tej całej miłości, jaką naprawdę dla niej czuję i wiem, że jej potrzebuję. Dość już, nie pij więcej. Też coś. Kropla więcej nie może mi zaszkodzić. Ale nie przesadź. No, pójdę już. Mógłbyś mi wyświadczyć przysługę? Zadzwoń jutro i zapytaj o zdrowie Daniela.
Bardzo się martwię tym, co może zdarzyć się w tym domu. Alessandra jest zupełnie niewinna. O niczym nie wiedziała Vishnu. Ona kocha cię, jakbyś był naprawdę jej ojcem. To kłamstwo. Ona nie kocha nikogo. Na litość. Pomyśl o stanie, w jakim się teraz znajduje, po tym jak Gianluca ją zostawił. Co z nią będzie? Do tego jest jeszcze sparaliżowana. Znam cię lepiej niż ktokolwiek. Wiem, że jesteś w gruncie rzeczy dobry. Odwołuję się do twojego serca i twojej szlachetności. Miej choć trochę współczucia dla tej biednej dziewczyny. Proszę cię, Daniele. Jeśli tak cierpiałeś z powodu Stelliny i jej nieszczęść, pomyśl o bólu, jaki odczuwam teraz z powodu mojej córki. Na miłość boską, skarbie, ona jest sparaliżowana i zostanie tak na całe życie. Proszę cię, na kolanach, spróbuj okazać trochę współczucia. Dosyć już. Powiedziałem ci, że nie chcę. Kochanie, wiem, że Alessandra jest trudna, ma wiele wad. Jestem jej matką i zdaję sobie sprawę, że ma straszny charakter, ale jest taka nieszczęśliwa. Dlatego błagam cię, zmień zdanie. Na miłość boską, co chcesz, żebym zrobił? Daj mi jeszcze trochę czasu, nic więcej. Czasu na zorganizowanie się, na wymyślenie wymówki dla ludzi. Nie wiem, może jakaś podróż dla mnie i Alessandry. Albo coś innego, ale błagam cię, nie wyrzucaj nas w ten sposób. Jeśli trzeba, poproszę cię na kolanach. Jeśli nie chcesz tego zrobić dla mnie, proszę cię, zrób to dla Alessandry. To ty. Wybacz, mamo, obudziłem cię. Nie, czekałam na ciebie. Wiesz, mój drogi, mam dla ciebie dobrą wiadomość. Czy dobrze zgaduję? Tak. Stellina się odnalazła. To bardzo dobrze. Ja też tak myślę. Ale powiedz mi, jak się czuję? Widziała się? Oczywiście. I znalazłam ją dzięki Bogu w dobrym stanie. Wiesz, że pracuję w tym zakładzie krawieckim, jak mówiłeś? Widzisz? Miałem rację. Nie wyobrażasz sobie, jaka jestem szczęśliwa. Pan Gianluca starał, aż odkrył, gdzie pracuję. Bardzo się ucieszył. Potem zadzwonił do domu, żeby przekazać nam tę bardzo dobrą wiadomość. Nie mogliśmy się nacieszyć. Mówię ci poważnie. Pan Hidalgo prosił mnie też, żebym zaniosła jej coś, bo od niego nigdy by nie przyjęła. No i pojechałyśmy z panią Marią ją odwiedzić. Con la signora Maria. Già. E lei è stata. Ucieszyła się? Bardzo. Nie wiedziała, czy śmiać się, czy płakać. Nie wiedziała, co zrobić. Ja też byłam taka szczęśliwa, że wreszcie ją zobaczyłam. W każdym razie, dzięki Bogu, czuję się dobrze. Przesyła ci pozdrowienia. Ti manda i suoi saluti, sai, mi ha chiesto di. Pytała o ciebie. E adesso si. Wyjdzie za mąż? No. Nie. Cosa? Słucham? Zapewniam cię, że Stellina nie chce. Ale dlaczego? Bo nie. Mówi, że nie mogłaby nigdy sprawić takiej przykrości pani Alessandrze, zważywszy stan, w jakim się znajduje. Wiesz, jaka jest Stellina. Ach, to taki jest powód. Pomyśl, jakie to życie jest dziwne. Pan Gianluca na pewno nie wróci do domu, ponieważ jego małżeństwo jest i tak skończone, a Stellina nie chce za niego wyjść. Myślę, że ona rezygnuje ze swojego szczęścia. Jeśli taka jest przeszkoda, to przecież wiem, że nie istnieje. Święty Boże, kto wie, czy ode mnie nie zależy szczęście Stellini. Wybacz mi, ale zapomniałam zupełnie. Mam dla ciebie jeszcze inną dobrą wiadomość. Mów. Życie pana Mendozy, dzięki Bogu, nie zagraża już niebezpieczeństwu. Na szczęście, to fantastyczne. Jestem naprawdę szczęśliwy, mamo. Widzisz, dzięki Bogu wszystkie problemy powoli się rozwiązują. Niestety są inne, ważne do załatwienia. Oh.
Mój synku, chodź tu, mamo. Dzięki Bogu, czujesz się lepiej. Czuję się dobrze, najgorsze już minęło, wiem, mój drogi. Ale jest coś, co cię dręczy. W tych dniach słyszałam, jak często wołałeś Alessandrę, Marcelle, nawet Alvaro. Tak, Alvaro. Po waszej ostatniej dyskusji więcej tu nie przyszedł. Pojechałam do niego, żeby wyjaśnić, ale był niestety kompletnie pijany i nie udało mi się dowiedzieć, co się stało, mój drogi. Co się stało? Nie mam ochoty mówić teraz o tym, mamo. To zbyt bolesne, wierz mi. Opowiem ci, kiedy przyjdzie odpowiedni moment. Teraz trzeba myśleć tylko o odnalezieniu Stelliny. Czuję bardziej niż kiedykolwiek chęć uściskania jej. Muszę przekazać ci wiadomość, która sprawi ci ogromną radość. Odnaleźliśmy Stellinę. Co takiego? Ale nie denerwuj się. Spróbuj się uspokoić. Widzisz, kochany, nie chciałam ci tego mówić wcześniej, bo bałam się, że twoje serce nie wytrzyma. Jak ona się czuje? Gdzie jest? Chcę wszystko wiedzieć. Uspokój się, zaraz ci opowiem. Teresa i ja pojechałyśmy ją odwiedzić. Mieszka sama. To Gianluca ją odnalazł. Nie obawiaj się. Czuję się dobrze. Pytała o ciebie. Ale ja chcę ją natychmiast zobaczyć. Oczywiście, jak tylko poczujesz się lepiej. Sama z tobą pojadę. Ale powiedz mi, są razem? Gianluca poprosił o rozwód, więc się pobiorą. Stellina nie chce. Dlaczego? Boi się, że sprawi przykrość Alessandrze, przecież to jej siostra. Nie powinna myśleć o tym, to żaden problem. Wierz mi, Stellina się myli. Nie denerwuj się. Powiedz jej, żeby zapomniała o tym fakcie, że... Ale skarbie, Alessandra jest sparaliżowana i Stellina nie chce jej skrzywdzić. Jest taka dobra. Skończmy z tą historią. Wydaje się, że nie potrafi nic innego, jak tylko wzbudzać litość. Daj spokój. Tak, ale Stellina mówi, że nie może budować swojego szczęścia kosztem swojej siostry, biednej kaleki. Biedna kaleka. Nie jest to określenie, które pasuje do Alessandry. Ale w gruncie rzeczy, mimo wszystkich swoich histerii, swojego charakteru, na zawsze będzie kaleką. I co bym nie powiedziała, Stellina nie zechce wyjść za mąż. Nie zmieni zdania. Święty Boże. Ale mnie bolą plecy. Umieram ze zmęczenia. Ty też się zmęczyłeś, maleńki, co? Ile żeśmy razem przeszli, prawda? Jak tam, gorąco? Kto tam? To ja. Już idę. Wejdź. Ale pięknie wyglądasz. Pokaż się. Podoba ci się? Mało, że jest ładna. Jest ci w niej prześlicznie. Jest trochę za szeroka, ale już niedługo będzie je kulał. Wracałam z supermarketu i przypadkiem zobaczyłam, jak wchodzisz tą paczką. Co w niej jest? Rzeczy, które dano mi w pracowni do szycia, kiedy będę w domu. Chcesz powiedzieć, że przeszłaś tę całą drogę na piechotę, niosąc taki ciężar? No, nie było mi łatwo. Daj, ja to zrobię. Nie musisz mi pomagać. Na miłość boską. To była wielka nieostrożność. Robisz jak twój mąż. Jesteś lekkomyślna, Stellino. Musisz wiedzieć, że dzisiaj czuję się dużo lepiej. Teraz muszę się zabrać do pracy. Jak mi się zrobi niedobrze, to położę się trochę w łóżku. Powiedz mi, co zrobisz, jak będziesz musiała to odnieść z powrotem? A kiedy ci urośnie brzuch? Myślisz, że będziesz mogła tak chodzić przez całe miasto tam i z powrotem? Z takim dużym brzuchem? Sama nie wiem. Zobaczymy. Chwileczkę, już wymyśliłam. Mój mąż ci to zaniesie z powrotem. Zobaczysz. Nie ma mowy. To byłoby naprzykrzanie się. Zgódź się ze mną. Zapewniam cię, że to żadne naprzykrzanie. On kręci się ze swoją ciężarówką po całym mieście. Pozwól, że go poproszę. Na pewno nie odmówi. Zgoda. Dziękuję ci, Mileno.
Zanim wróciłam, kupiłam mleko. Uspokój się na miłość boską. Usiądź, ja się tym zajmę. Mówiłam ci, że nie powinnaś się męczyć. Ja się tym zajmę. Ty powinnaś na siebie uważać. Ze względu na dziecko. To przecież pierwsze. Masz rację. Muszę bardziej o siebie dbać. Nie pij za dużo. Chcę zrobić wszystko, co tylko możliwe, rozumiesz? Nie może mu niczego brakować, kiedy się urodzi. Nie chcę, by cierpiało głód, jak to się mnie zdarzało. Posłuchaj mnie uważnie. Muszę powiedzieć ci coś bardzo ważnego. Dla samotnej kobiety każde przeciwieństwo staje się trudniejsze do pokonania. Nadejdzie dzień, kiedy siły cię opuszczą i stwierdzisz, że nie dasz rady walczyć. Niestety to wiem. Jak ważne, Stellino, żeby mieć mężczyznę u swego boku. Ojciec dziecka zapewni ci bezpieczeństwo. Na pewno, ale w moim przypadku to niemożliwe. Wybacz moją ciekawość. Chłopak, który tu przyszedł tamtego dnia, to on, prawda? Tak. To on. Patrzył na ciebie z taką miłością. Widzisz, jestem tylko biedną, zwykłą kobietą. Nie rozumiem pewnych skomplikowanych sytuacji, ale doświadczenie uczy niekiedy. Niektórzy umieją czytać w duszy ludzi wszystkie uczucia. Dla mnie wystarczyło spojrzeć na niego, żeby zrozumieć, że jest dobrym człowiekiem, który cię kocha całym sercem. Wiem, Mileno. Wiem to. Patrzył na ciebie tak ciepło. Zauważyłem, że kiedy się spotkaliście, byliście oddaleni jedno od drugiego, jednak wydawało się, jakby on cię obejmował z daleka. Jakby cię pieścił. Powiedz mi, jeśli to moje wrażenie jest słuszne, to pytam dlaczego? Dlaczego nie poszłaś z nim? Posłuchaj, moja droga. Dlaczego chcesz być dalej sama? Dlaczego chcesz przejść przez życie bez mężczyzny, który cię kocha, który by cię chronił, który by ci pomagał, który by cię uszczęśliwił? Jest inna kobieta, która ma prawo mieć go przy swoim boku. Być może, ale jego tobie brakuje. Jej jeszcze bardziej. Ja się dobrze czuję. Jestem zdrowa i spodziewam się dziecka. Jestem uczciwa i wiem, że Bóg zawsze będzie ze mną. U niej jest inaczej. Jest bardzo chora. Na ciele i na duszy. Nie można ranić kogoś, kto już i tak jest nieszczęśliwy. Nigdy nie będę miała odwagi tego zrobić. Kiedy mama wstanie, powiedz jej, żeby przyszła tutaj. Nie sądzę, by wstała wcześniej, ponieważ tej nocy musiała... Nie pytałam cię o zdanie. Zrób to, co ci powiedziałam, jak pani sobie życzy. Jaka wścibska baba. Dzień dobry. Jak pani się czuje? Przypuszczam, że wie już pani o Stellinie, prawda? Tak, powiedziano mi o tym. To wielkie wydarzenie. Wszyscy bardzo za nią tęsknili. Ma pani rację. Nawet ja, mimo wszystko. A pani nie? Dla mnie mogłaby umrzeć. Wszystko mi jedno. Oczywiście, ale nie rozumiem, dlaczego jest pani taka okrutna, zważywszy, że nie zrobiła pani nic złego. Wyobrażam sobie, że twoja matka była bardzo zadowolona. Natychmiast pobiegła ją odwiedzić. Rzeczywiście, proszę pani, tak było. Ty też? Nie. Ja nie.
Ale pójdziesz? Nie mam najmniejszego zamiaru. Dlaczego? Mam swoje powody. Na przykład? Przede wszystkim, idąc tam, mógłbym spotkać pana Hidalgo. Chcesz powiedzieć, że są razem? Na razie nie, ale to oczywiste, że on może ją teraz odwiedzać w każdej chwili. Nie mówiąc już o tym, że Stellina oczekuje jego dziecka. A pani Hidalgo uważa się już za mężczyznę wolnego. Nareszcie mają to, czego chcieli. Mogą być szczęśliwi. Nie wyobraża pani sobie, co bym dał, żeby nigdy nie byli. Mówisz dziwne rzeczy, Sergio. Sądzi pani? Wydaje się to pani dziwne? Mam mnóstwo powodów, żeby nienawidzić tych dwoje. Żeby pragnąć, żeby nie byli razem. Po tym, co mi zrobiła Stellina. To hipokrytka. Wydawała się taka niewinna, to zwykła włóczęga bez moralności, pozbawiona wszelkich skrupułów. Chciałabym, by moja matka wyrzuciła ją tego dnia, kiedy o to prosiłam. Przeklęta. Powoli ukradła mi wszystko, co miałam. Uczucie mojego ojca i miłość mojego męża. Nienawidzę jej. Nienawidzę. Mam nadzieję, że odda mi całe zło, jakie mi wyrządziła. Życzę sobie, by moja zemsta ją dosięgła. I tak będzie. Niech pani uważnie posłucha. Razem osiągniemy nasz cel. Pani i ja jesteśmy po tej samej stronie, ponieważ jeśli to prawda, że pani nienawidzi Stellinę, ja mogę zapewnić, że nienawidzę jej bardziej niż pani. I tak jak pani, nie mogę doczekać się, żeby się zemścić. Co powiedziałeś? Że chcesz się zemścić? Nie wierzę ci. Dlaczego miałbym kłamać w tak ważnej sprawie? Stellina postąpiła ze mną okropnie. Kiedy przyjechała do Buenos Aires, nie robiłem nic innego, tylko jej pomagałem. Jeśli teraz umie czytać i pisać, to zawdzięcza to mnie. Jeśli ma cokolwiek, też mnie to zawdzięcza. A ona woli pana Hidalgo. Wydaje mi się to oczywiste. Ja jestem tylko biedakiem, a pani mąż jest bogaty, dobrze ubrany. Wszyscy go znają. Myślisz, że dlatego jest z nim? Bez wątpienia, z wyrachowania. A gdyby powód był inny, gdyby rzeczywiście wolała jego, to jeszcze gorzej, bo zraniłaby moją miłość własną. A tego nie zapomnę jej nigdy. Zaskakujesz mnie. Zmieniłem się. Zrozumiałem lekcję. Widzi pani, pani jak inni myśli, że jestem głupi, że zniosłbym każdy kaprys Stelliny, dalej ją kochając, jak jakiś głupiec. Ale tak nie jest. Zrozumiałem, że nie warto. Teraz ją dobrze poznałem. Oszukała już wiele osób, ale ja nie dam się nabrać. Z tej rozmowy wnioskuję, że pani też się nie dała nabrać. Pani od początku wiedziała, z kim mamy do czynienia. Na początku byłem zakochany i jak każdy zakochany, byłem po prostu ślepy. Ale po tym, jak wyszedłem na głupca w dniu ślubu, otworzyły mi się oczy. Zapewniam panią, że jej nie wybaczę. Chciałbym ją udusić własnymi rękami. Ale na nieszczęście nie mam odwagi tego zrobić. A ja mam. Czekam tylko na okazję. Okazja nadeszła. Tą okazją jestem ja. Na co czekam? A jak to zrobisz? Niech pani się nie martwi. Proszę mi tylko powiedzieć, czy to panią interesuje. Sama nie wiem,
Nie wiem, czy mogę ci zaufać. Czy pani tego nie rozumie? Ja ją kocham i nie zniosę, by była z kim innym. A przecież jest to pani mąż. Jest tylko jeden sposób, żeby mu przeszkodzić. I nie trudno wyobrazić sobie, jaki. To bardzo niebezpieczne. Nie. Jeśli będziemy mieli dobry plan, to nie. Najtrudniejsze będzie zwabić ją w odpowiednie miejsce bez podejrzeń, ale już ja się tym zajmę. Reszta będzie należała do pani. Zrobimy tak, żeby wszyscy pomyśleli, że to nieszczęśliwy wypadek. Muszę to przemyśleć. Jak pani chce. W międzyczasie zajmę się szczegółami. Niedługo będzie pani miała ode mnie wiadomość. Gdybym tylko mogła, dałabym wszystko, ale w jaki sposób? Jaki plan może mieć Sergio? A przede wszystkim, czy mogę mu zaufać? Musisz mi uwierzyć. Była tu w kuchni. Miałam wrażenie, że pani Marcella się chowa. Naprawdę? To nie koniec. Kiedy wróciłam, była z nią też pani Alessandra. Obie tutaj w kuchni? Właśnie. I obie miały miny jak na pogrzebie. Dziwne. Powinny się cieszyć, że pan Daniele lepiej się czuje, a one... Myślę, że wcale się nie ucieszyły z poprawy zdrowia pana Daniele. Absolutnie. Daj spokój. Co ty wygadujesz? Niech Bóg mi wybaczy, jeśli może, ale według mnie te dwie czekają tylko na jego śmierć. Zwariowałaś? Wydaje się to absurdem, prawda? Córka, która czeka na śmierć własnego ojca. Skończyłeś rozmowę z panią Alessandrą? Rozmowę? Widziałam ich na tarasie, jak gawędzili. Rozmawiałeś z panią Alessandrą? Poszedłem powiedzieć jej, że cieszę się z poprawy zdrowia jej ojca. A właśnie o tym rozmawiałyśmy. Wiesz, co ci powiem? Żadnej z nich nie interesuje zdrowie pana Daniele, a tym bardziej, że nie jest już w niebezpieczeństwie. W tym coś jest. Pamiętajcie o tym, uprzedzałam was. Wiecie, o czym myślałam? Stellina nie wie jeszcze nic o polepszeniu zdrowia ojca. Była tak nim zmartwiona. Nie ma telefonu, żeby ją uprzedzić? Niestety nie ma telefonu, ale znasz jej adres. Dlaczego jej nie odwiedzisz i nie powiesz jej? Zgoda, wiem, gdzie to jest, ale nie wiem, czy mogę tam pójść. Co mu jest? Nie wiem, ostatnio jest taki dziwny. Dlaczego nie chce zobaczyć Stelliny? Nie mam pojęcia. Czy można wiedzieć, co mu chodzi po głowie? Masz. Spałam spokojnie pierwszą noc, od kiedy zachorował pani ojciec. Niech mi pani wierzy, czuję się jak nowonarodzona. Myślisz, że należy ci się złoty medal? Wydaje mi się, że nie cieszy się pani z tego. Ty też nie powinnaś. Straciłaś wiele, zważywszy, jak kochasz pieniądze. Oczywiście. Ale wie pani, jak się pocieszę? Myśląc o tym, co pani utraciła. W ten sposób się pocieszę. Dlaczego jesteś przeciwko mnie? Zrobiłam coś źle? Tak. Ponieważ chciała mnie pani wpędzić w niezłe tarapaty, gdybym nie zdążyła na czas i nie zatrzymała pani, moja droga, dzisiaj byłabym w więzieniu zamiast pani. Wiem, ale to już przeszłość. Teraz zobaczymy, czy możemy na nowo zawrzeć ugodę. W jakim celu? Żeby wyrzucić tę kretynkę. Mówi pani znowu o Stellinie? Na Boga, dlaczego pani nie odpuści? Powiedziano mi, że Gianluca widuje się z nią na nowo. A wy się rozwodzicie. Już go pani straciła na zawsze, moja droga. Wiem, że sprawia ci ta przyjemność. Zawsze mi zazdrościłaś. Szczególnie mojego męża, ponieważ ci się podobał. Ale on nie wiedział, co z tobą zrobić. Tym lepiej dla pani, bo ja nie zrobiłabym tak, jak ta głupia, żeby trzymać go z daleka teraz, kiedy może być jej. Przestań, mam ochotę cię udusić. Dlaczego postępuje pani ze mną w ten sposób? W końcu to nie ja ukradłam pani męża, tylko Stellina. Ta historia jeszcze się nie skończyła. Jeśli będzie konieczne, jestem zdolna zaprzedać duszę diabłu, żeby tylko ją zniszczyć. Thank you.
Święta Panienko, proszę Cię, by całe zło, jakie popełniłam, spadło na mnie. Ukarz mnie. Nie każ cierpieć tym, których kocham. Proszę Cię o zdrowie dla mojego ojca, żeby szybko wyzdrowiał. Modlę się także o Gianluca. Zrób tak, by więcej o mnie nie myślał. Tak będzie lepiej dla nas obojga. Nie wiesz, jak mi przykro mówić o tym wszystkim. Ale to jedyny sposób, by nie cierpiał. Nigdy nie będę jego. Chciałabym też prosić Cię dla Sergio, żeby zapomniał o mnie. I modlę się też za moje dziecko, by urodziło się zdrowe, silne i śliczne. Ono jest całym moim życiem. Byłabym zapomniała. Wybacz mi. Pomyślisz, że jestem bezczelna, ale chcę też prosić o siebie, żebym znalazła siły. Wiesz, że muszę pracować i zarobić dużo pieniędzy dla mojego dziecka, żeby miało szczęśliwy poród i żebym szybko wyzdrowiała, tak żeby zaraz wrócić do pracy, żeby dać mu wszystko, czego potrzebuje. Ono nie będzie miało nikogo oprócz mnie. Nie mogę się bać. Nie mogę płakać. Odwagi, Stellino. Praca czeka. Zajmę się nią. Co też pani kombinuje? Znam panią zbyt dobrze, ponieważ nie mogę na ciebie liczyć. To ciebie nie dotyczy. Może mnie zainteresuje. Powie mi pani, o co chodzi, a ja ustalę cenę mojego uczestnictwa. Zgoda? Cicho. Najwyższy czas, mamo. Zostaw nas same. Dlaczego nic nie mówisz? Nie mogłam, Alessandro. Nie mogłam tego zrobić. Byłam taka zrozpaczona. W każdym razie najważniejsze już wiesz. Zyskałam trochę na czasie, żebyśmy nie musiały odejść natychmiast. Tak? A ile dał ci czasu? Nie chciał jasno powiedzieć, ale przypuszczam, że nie jest gotów długo czekać. Mówi, że nasza obecność jest dla niego nie do zniesienia. Bardzo był zły? Nawet nie możesz sobie tego wyobrazić. To była straszna scena. Gdybyś to widziała, błagałam, płakałam, rzuciłam mu się do stóp. I to wszystko, żeby zadowolić ciebie. Inaczej na pewno bym tego nie zrobiła. Niech to będzie jasne. Ja nie chcę opuścić tego domu. Nie chcę. Stellina byłaby tu panią. Zajęłaby moje miejsce, kradnąc mi wszystko, a ja tego nie chcę. Obawiam się, że będziesz musiała się z tym pogodzić. Ona jest panią wszystkiego. Nie pozwolę, żeby ona skorzystała z tego. Nie pozwolę jej, wierz mi. Zaakceptuj rzeczywistość, moja droga. Jak możemy temu przeszkodzić? Coś zrobię. Nie wiem co, ale muszę działać. I nie miej wątpliwości,
Będę umiała ją powstrzymać. Wiesz, mam prześliczną suknię. Jeśli mam być szczera, kosztowała mnie majątek, ale to była wielka okazja. Jasne. Jak tylko mi ją dostarczą, założę i przyjdę ci ją pokazać. Nie mam jej jeszcze, bo chciałam, żeby mi ją zwęzili trochę. Już sobie wyobrażam, jak wstrzymuję oddech śpiewając. Jak będziesz śpiewać nie oddychając? Nie mam pojęcia, ale spróbuję. W telewizji wygląd jest bardzo ważny. Gdybyś wiedziała, jaka jestem zdenerwowana. Być w telewizji. Nie wiesz nawet, ile na to czekałam. A kiedy jest program? W tę niedzielę? Szkoda, nie będę mogła go zobaczyć. Dlaczego? Idź do Mileny, przecież ma telewizor. Tak? W takim razie muszę wpaść w oko reżyserowi. Jest naprawdę fantastyczny. Bardzo mi się podoba. A propos, ten milutki, co przyszedł tamtego dnia, to twój narzeczony? Dobrze, nie musisz mi odpowiadać. Mówię ci tylko, że wydał się bardzo interesujący. A zatem uważaj, nie strać go, ponieważ trudno jest znaleźć podobnego. No, muszę lecieć. Brawa! Salve. Abita qui Stellina. Mieszka tu Stellina? Sì. Tak. Quante visite. Ile tu ostatnio wizyt? Devo dire che hai proprio tutto. Muszę powiedzieć, że masz dużo szczęścia. Proszę. Permesso. Przepraszam. Sergio. Da quanto tempo. Dawno się nie widzieliśmy. Dimmi, come. Powiedz, co u ciebie? Nie masz mi za złe, że przyszedłem? Dlaczego? Wydaje ci się to możliwe? Przeciwnie, cieszę się, że cię widzę. Prawdę mówiąc, myślałem, że nie. Zawsze byłeś moim przyjacielem. Nie zawsze. Chcąc nie chcąc, skrzywdziłem cię. To nieprawda. A jednak, to przeze mnie znalazłaś się w sytuacji dla ciebie nie do zniesienia. Zrobiłeś to, żeby mi pomóc. Może nie. Może to był tylko egoizm. Może miałem nadzieję, że będziesz należała do mnie. Ale kiedy mówię należała, nie myślałem o posiadaniu w sensie fizycznym. Dla mnie to było coś innego. To było jak darowanie tobie mojego życia. Soltanto questo. Tylko to. Sì. Wiem. Lo so. Anche se fosse. Nawet jeśli wydawało się inaczej. Poteva sembrare contrario. Chciałem, żebyś była tylko moja. Io ti volevo tutta per me. Nie myślałem, że kochasz kogoś innego. Prawdę mówiąc, popełniłem błąd. Miłość zmusiła mnie do niezwracania uwagi na twoje uczucia. Nie chciałem przyznać, że mogłabyś należeć do innego. To znaczy Gianluca. Widzisz, ja nigdy nie będę jego. Powiedziałam mu to i mam nadzieję, że nie wróci. Nawet wtedy, nawet gdyby nie wrócił, zawsze będziesz jego. Ja też tak myślę. To dlatego odeszłaś wtedy. Wybacz mi, Sergio, widzisz, nie musisz prosić mnie o wybaczenie, ponieważ wcale się nie obraziłem. Ja tu nie mam nic do wybaczania, przeciwnie. Dopóki nie uda mi się coś dla ciebie zrobić, będę dręczył się wyrzutami sumienia. Proszę cię, nie powinieneś czuć się winny. Gdyby nie ja, nie byłabyś tu sama z mnóstwem problemów. To nieprawda. Wiesz, czuję się dobrze. Mam ten pokój, mam też pracę. Podarowano mi maszynę do szycia. Wszystko układa się bardzo dobrze. Jedyne, co mnie martwi, to czy ojciec czuje się jeszcze źle. Czy to poważne? Nie zadręczaj się. Przyszedłem tu, żeby ci powiedzieć, że teraz twój ojciec czuje się dużo lepiej. Poważnie? Wspaniale.
Ale nie mówisz tego, żeby mnie tylko pocieszyć. Nie, zapewniam cię. Mówię poważnie. Mama mi to powiedziała. Czuję się dużo lepiej. Już nie jest w niebezpieczeństwie. Tak się cieszę. Święta panienka wysłuchała mnie. Wybacz, ale mam dużo pracy. Muszę niestety szybko skończyć to szycie. Muszę przestrzegać terminów. Inaczej mnie wyrzucą. Po co tyle zachodu? Gdybyś przyjęła pomoc pana Hidalgo, wszystko byłoby dużo łatwiejsze. Widzisz, Sergio, muszę dać sobie radę sama. Nie chcę pomocy od nikogo. Nawet ode mnie? Nawet od ciebie. Wybacz. W każdym razie wiedz, że zawsze możesz na mnie liczyć. Nie. Nie mogę tego przyjąć. Nie myślałem o pieniądzach. To co innego. Nawet się tego nie spodziewasz. O czym ty mówisz? Nie mogę ci nic powiedzieć. Mogę tylko powiedzieć, że zburzę wysoki mur, który jest twoją przeszkodą. Tak byś zawsze była szczęśliwa. Kiedy znów będę musiał wziąć? O 3:15. Niech pan się nie martwi, uprzedzę pana. Myślę, że po raz pierwszy w moim życiu tak dokładnie stosuję się do zaleceń lekarza. Dokładnie co do minuty. Chcę uporządkować wszystkie moje sprawy. Przede wszystkim testament. Zamierza pan go zmienić? Tak, zupełnie. Nie mogę go zostawić w takim stanie, jak jest teraz. Cieszę się, że wstałeś, synku. Nie zaszkodzi mu wstawanie? Nie, przeciwnie, potrzebuje trochę ruchu. Radziłabym wyjść stąd. Niech pan zaczerpnie świeżego powietrza w ogrodzie. Niech się pan trochę przejdzie. To co, idziemy? Nie. Wolę zostać tutaj, mamo. Dlatego, że nie chcesz spotkać Marcelli, prawda? Nie chcę cię zmuszać. Jeśli nie chcesz powiedzieć mi, co tu się dzieje, to nie ma sprawy. Proszę, wybacz mi, mamo. Myślę, że masz swoje powody, ale wydaje mi się to absurdem, ponieważ Marcella jest twoją żoną, a Alessandra twoją córką. Mieszkamy wszyscy w tym samym domu, a ty nie chcesz z nimi nawet rozmawiać. Nie martw się. Ta sytuacja szybko się zakończy. Rozmawiałem z Marcellą i dałem jej czas, by odeszła. Święty Boże, po tylu latach małżeństwa? Przecież macie córkę. Już zdecydowałem, mamo. Obie muszą odejść. Dlaczego mówisz obie? Tak, również Alessandra. Ale ona jest twoją córką. Chcesz wyrzucić z domu swoje dziecko? Koniec odcinka 60. Opracowanie wersji polskiej NBF Warszawa. Tekst Jolanta Turkiewicz, czytał Janusz Kozioł. La mia stella è una carezza sulla pelle. La mia stella.